Witam was widzowie na kanale BOP inwestycje w dzisiejszym odcinku omówimy sobie ostatnie wzrosty oraz spadki przez ostatni tydzień na rynku Steam głównie będziemy się opierać na tym na tym co się działo ze Stockholmem Antwerpem no i Paryżem jeszcze zanim zaczniemy zapraszam was na Discorda oczywiście jest konkurs na 20 PSC oczywiście żeby wygrać trzeba być oczywiście bardziej stałym widzem trzeba zostawić łapki komentarze no bo statystyki muszą się zgadzać. Więc przejdźmy do tego o czym jest dzisiaj mowa mamy Paryż, który ostatnio oczywiście, jak to Paryż na saplaju sobie wzrósł jest 8 tysięcy, 7500, 7200, prawie 7000. No, jest tego dalej od groma i oczywiście to będzie rosnąć. Oczywiście nie aż tak bardzo, porównując supply samych kapsułek, a właśnie naklejek holo. No bo ludzie jednak, którzy inwestują, po pierwsze, się nie znają. Po drugie, jak inwestują... To po prostu kupują kapsuły i je trzymają. Myślę, oczywiście licząc na zysk, jest to oczywiste, gdyby nie fakt, że ten supply jest po prostu zawyżony, jak tutaj no mam nadzieję, że wszyscy wiemy. Liczę, że mam tutaj oczywiście samych stałych widzów, ale za to. Mamy Antwerp i Sztokholm. Sztokholm znowu zmalał. Nie dam Wam niestety porównania. Po prostu dostałem takie informacje na dzisiejszy odcinek. Ja Bobowi wierzę. Mam nadzieję, że Wy w tym momencie mi też wierzycie. Że Antwerp oraz Sztokholm po prostu zmalał, nie? No i mamy też oczywiście porównanie. Jest Sztokholm, Antwerp i Paryż. Jeśli Chodzi o ilość, o supply. Antwerp stanowczo wygrywa. Ostatnio też ze wzrostami, jak tutaj można zobaczyć. Sztokholm podobnie, no ale w Sztokholmie jest tego holo po prostu więcej. Też bardzo ważna uwaga, trzeba to zaznaczyć. Na pierwszych trzech naklejkach na przykład z Antwerpu, no ten supply mały nie jest. Jest to 8000, 5.500, 5000. Patrząc w sumie na Paryż. No to Paryża jest niewiele więcej. Ale tu jest bardzo ważna rzecz, ponieważ w Antwerpie czwarta holo kolei, oczywiście jest to jest ustawione od największej ilości, jak widać, jest to 4000. A w Paryżu, 4000 jest dopiero No, w samym końcu. Ale jak widać na załączonym obrazku. Ogólny supply Paryża, holo z Paryża jest o wiele wyższy niż ogólny supply holo właśnie, z, czy to ze Sztokholmu, czy z, właśnie szczególnie z Antwerpu. Bardzo łatwo to zobaczyć. Mamy 8000, 7500, 7000, 7000, 6300, 5700. O, a na tej samej wysokości, no, tylko że tu jest skrzywo ustawione, <grym> na tej samej wysokości... No, już supply 3200, no i 3, więc różnica jest. Dlatego oczywiście widzowie, jak Bob nakazał, inwestujcie oczywiście w Antwerp albo Sztokholm. Jednakże według mnie, i nie tylko mnie, Antwerp to jest żyła złota. Wystarczy tylko czasu, aż się inni ludzie połapią, że wow, tego Antwerpu jest naprawdę mało. Może być dobra inwestycja. A że my tutaj na kanale śledzimy ten supply i Antwerp ogólnie, no to Wy już widzowie wiecie ten tu chwilę wcześniej, że w Antwerp po prostu opłaca się inwestować. Według mnie nie ma niczego lepszego od Antwerp. Ode mnie dzisiaj to wszystko. No niestety nie jestem aż tak dobrym znawcą jak nasz Bob, który go niestety nie ma. Właśnie, bo nie zaznaczyłem w poprzednim odcinku, dlaczego zastępuje Boba. Mianowicie komputer mu się popsuł, no. Nic nie poradzimy. Z tego, co mi mówił do naprawy, komputer idzie dopiero jutro, więc najpewniej przez najbliższy tydzień będę ja go zastępował na tym kanale. Więc ode mnie dzisiaj, to, no, no, to już raczej wszystko. Oczywiście, zapraszam Was do zasubskrybowania tego kanału, zostawienia łapki w górę oraz napisania w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. To dzisiaj wszystko. Dziękuję. Siemano.